Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Ej, już myślałem, że wrzucę do dołu serduszko. Ej, ale w sumie jakby się dało, tak na następną planszę, to by było spoko, ale niestety nie można. Dobra, skaczemy od razu. Binding of Isaac, kolejny materiał. Tym razem co? To już nie są, to nie jest ani piwnica, ani to nie są jaskinie, więc co tym razem? Depths, czyli głębie. O cholera, to już typowo wygląda jak jakiś satanistyczny loch. No, nie wiem, czy chcę tu się kręcić. Ale dobra, zdrowia dużo, pieniędzy też, ogólnie wszystkiego jest sporo, dosyć. Dosyć dużo. Ło, oj, ja nie wiedziałem, że oni się rozpadają jeszcze później i gonią jako kościotrupy. Te kościotrupy, które rzucałem kośćmi. Nieźle. Czyli dynamika. Różnorakość przeciwników jest obecna jak najbardziej. Ale ej, ja mam potężne łzy chyba. Moment. Kurczę, czemu nagle taki madafaka? A propos matki. To matka jest bossem tutaj na końcu. Raz z nią się tu tylko zmierzyłem i kurczę, naprawdę nie wspominam tego dobrze. Aha! To mieli na myśli mówiąc eksplodujące łzy. No to dobrze, że teraz mi się udało. Bo chciałem sobie po prostu użyć maszyny tej jednorękiego bandyty. Aha, no dobra. Już teraz wiem, czego się mogę spodziewać po swoich własnych bombach. Ej, no dobra. Nie widziałem tej czerwonej kropli, autentycznie, no. Dobra, to już widziałem. Ale nie zareagowałem właściwie. Ej, tam daleko są? O kurde, dobra. Fuks. Dobra, chodźmy dalej. Żeby z jak największą porcją zdrowia podejść później do matki. No ten akurat skaczący mi tutaj troszeczkę przeszkadza. Nie wiem co to było, ale dobrze, że tak się stało. No dobra, pięknie. Dodatkowych serduszek już nie mamy. No kolego, no wiem, że ci muszę w mózg strzelać raczej, no. Przecież twoja budowa na to wskazywała, ale kurczę, czemu stałeś zawsze tyle? Co to? Shit! Charging my laser, dosłownie. No, oj, nie sięgnął. No dobra. Słabo. No ale dużo możliwych ścieżek. Dobra, chodźmy na północ. Nietoperze. Z nimi ostatnio nie było problemu. Aha, czyli rozumiem, tamtego szkaradziejstwa nie trzeba było rozwalać, po prostu rozwaliło się samo. Co my tu mamy? Flaming Tears. No znowu nie widzę, żeby się paliły. Ale chyba, że podpalają po prostu przeciwników. To okej, to wtedy zrozumiem przeznaczenie tego power-upa. A póki co żyję w niewiedzy. O, faktycznie podpala. Dobra. To było szybkie, ale ten przeciwnik też był szybki. Okej, co to? Czarne serce? Co robi czarne serce? Czy ja mogę je wziąć, bo tak się kurczę zbliża trochę do mnie? A weźmy. Okej. No dobra, zawsze jakieś dodatkowe. Ej, co to był jakiś mini boss? Nie, bo naprawdę wygląda jakby był kimś ważnym. W takim miejscu siedział. Nie. No poświęcę, zwłaszcza, że tu jest sklep dokładnie. 7. 1 plus 1, free forever. 1 plus 1, free forever. Ło! Nie, myślałem, że większe się moje łzy zrobiły. Dobra, daj mi serduszko. Aha, to było jedyne, jakie miałeś. Myślałem, że to będzie takie coś, że będę mógł podchodzić, płacić i zawsze dostanę. Aha, jednak nie. Dobra. Okej, to może po prostu unikajmy wszystkich. No kurde. Już straciłem. De facto. Co to było? A mother is watching you. The high priestess. Dobra, może zostawmy tą kartę jeszcze. Tą kartę tarota. No pięknie. Shit. Dobra, bo tych nie mogę rozwalić. Okej, w ten sposób. No, zbytnio nie miałem się gdzie schować, Holender, no. Ale bombę za bombę. Czemu nie? To moje właśnie w ten sposób eksplodują, jestem ciekaw, czy ja bym tym dostał, to by mi spadło zdrowie. Dobra, moment, rzućmy okiem na mapę. No nie ma pomieszczenia, w którym mógłbym szukać ratunku. 4,5 serduszka i matka
po drugiej stronie tego przejścia. No dobra, teraz chodzi śmierć. Nie, Monstro 2? Serio? Myślałem, że mamusia już. Dobra. Ale co robi Monstro 2, czego nie robi Monstro 1? Aha, ten laser po prostu, powiedzmy. Shoot the whoop, tak? Tak to się nazywało. Jeżeli dobrze pamiętam. Ale dobra, sprawdźmy teorię bomb, cholera. Dobra, mi chyba nic nie zrobiło. No nie, 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 no nie, nie, nie. Bo się obawiam, że to może być tak, że będzie matka tuż po tym bosie. A to było turbo nie fair. Będę miał naprawdę resztki zdrowia. Dobra, dobra, dobra. No nie lubię. Nie lubię dostawać, po prostu. Ale kto lubi? Ktoś na przykład dostawać prezenty, to co innego, dobra, tu się zgodzę. Ale dostawać na przykład po paszczy takim strumieniem krwi, czy tam jakiegoś czerwonego innego czegoś. To faktycznie równie dobrze może być to barszcz, no. Oj, dobra. Ej, tu było jakieś dodatkowe serce, co to jest? Toothpicks, tears plus shot speed up. Okej, dobra. Wykałaczki, tak? Aha! No sobie powieki na wykałaczki zrobił, okej, rozumiem. Skaczemy dalej, kochani. No i teraz dopiero boss. No tak, dobrze, źle rozczytałem tą jakże prostą ścieżkę. Aha, i kolejny strach w umyśle Izaaka. Jak? Co tam jest napisane? Arcade? A wpuśćcie mnie. Co tu macie? Ciekawego. Pieniążek za... Ni cholery nie wiem, gdzie to jest. No pewnie, że nie. A, jeszcze muchę dostałem. Nie, nie, to tam nie podchodzimy. Tu mi wymieni serca na złoto. Nie chcemy tego, ale tu mogę zagrać. Może coś wygram. No do 3 razy sztuka. Do 4? Ej, nie, już czuję się, jakbym wpadł w szpony hazardu teraz. No, ale... No nie, no muchę bez przesady. No... No kurde! No jeszcze 2. Do 10. A niech to szlak, nie, ale przebąkałem siana, o kurde. Ja mam 3 klucze tylko. Tylko 3. No to może być coś cennego. Cholera, dobra. Okej. Okay. No dalej, otwieraj. Okej, okay, dużo bomb i dużo kluczy. Ej, no nie, tamtym przypadkiem się wykorzystał, widzieliście to? Kompletnie niepotrzebnie. No ale co, no tu nie mogę. Może tu. Okej, okay, i to jest mamusia. Właśnie użyłem karty Tarota. Ej, a nie myślę, że będę miał teraz spotkanie ze wszystkimi bossami, jakich napotkałem na swojej drodze, bo to już jest grubo nie fair. Ale dobra, sporo serduszek. No, te mocno biją. Czyli pewnie uzupełniają 2 na przykład. Kurczę, coins pewnie to C oznacza. O dobra, uwolnijmy go. Mam bardzo dużo bomb, naprawdę bardzo dużo. Okej. Okay. I co? Aha, i tyle. Białomużna, po prostu. Wow. No to super. Nie zmarnuję 2 kluczy, nawet za tyle bomb, bo bomb mamy naprawdę dużo. Dobra, odsunąć się ode mnie, bo was podpalę łzami. To jest kurczę ładny oksymoron. Jakby wiecie, zrobić coś w stylu paląca woda. Dziwne. Choć jest woda ognista. Ale to jest zupełnie co innego. Okej. Okay. Dobra, czuję przypał, albo nie. Dobra, jeden kluczyk poświęcę dla 2. Czyli tym razem tak blisko się nie zbliżę do tego drugiego klocka. Okej. Okay. Dobra, nie jest źle. No dobra, jest źle, bo one zaraz będą szarżować. Albo nie, nie zdążą? Nie zdążą? No pięknie. Dobra, dajcie mi moje pieniążki zasłużone. Teraz rozwalić kupę. Ale szczodrzy są, może to im dalej... Ej, co jest? No, czemu to się odsuwało? Aha, łzami przepychałem. Dobra, co tu mamy? A ci mózgowcy! Szy. No dobra. Ale moment, ale palą się, to zaraz powinien się spalić. Nieważne, że tylko swoją piętę achillesową mają na potylicy. No właśnie. I kolejne klucze.
To jest zastanawiające. Dobra, spokojnie, spokojnie. Lepiej mieć klucze niż ich nie mieć. No wszyd, no nie sumiałbym wiedzieć, że to się akurat przesunie. Dobra, dużo mamony, ale też przejście do power-upu prosto. Duża mucha. Big beautiful fly. Dobra, raz kozie śmierć, uderzysz we mnie? Nie, dobra, to jest mój kompan. Czyli może ona eksploduje tak samo jak tamte inne muchy. Ej, to by było dobre. Kupmy jeszcze taką. Giant spiders and flies. Aha, chyba źle spożytkowałem pieniądze. Bo teraz każda napotkana mucha i pająk będzie większa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, dobra, to już jest boss. Dobra, to spokojnie. Ja jeszcze muszę uzupełnić swoje zdrowie. Tak czy tak. Mimo tego, że wziąłem teraz to białe serce. Kurde, no jak tu przejść? Nie da się. Dobra, aż się wycofałem ze strachu. Tu mam serduszko, ale jeszcze nie chcę brać podwójnego. Bo tu może być oszyk. Dobra, teraz akurat błądzę i mam nadzieję, że nie stracę życia niepotrzebnie przez to. Ej, pięknie. Ona eksplodowała. Pół serca. Akurat tyle potrzebowałem, dzięki. Dobra, czyli podejrzewam, że w tamtym pomieszczeniu tutaj po lewej stronie też będzie mini boss, tak? Nie. Nic tak właściwie tu nie było. Kolejne dwa serca. Cholera, no jakby mi się udała walka z matką, to będzie dobrze, ale... no nie wiadomo, to może być równie dobrze ostatni odcinek tej serii. Chyba, że po pokonaniu matki coś jeszcze jest. Coś, czego ja oczywiście nie jestem świadom, no bo nigdy nie udało mi się jej pokonać jeszcze po prostu. Dobra, sklepik nie uzupełnił zapasów, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Kit! Raz, dwa, trzy, cztery... Idziemy. Mam! Mamusia! Z tą wielką, obleśną girą. Dobra, jedyne co pamiętam to to, że muszę się kręcić, no właśnie. Ej, ło! Ona już ma pół zdrowia tylko? Jakim cudem? Jak to się stało? A, ale fajnie! Słuchajcie, matka nawołuje? No. A czemu ona ma pół zdrowia? Nie wiem, nie wiem, może mucha się wysadziła. Na nią akurat. No pa... Ej, to się chyba uda! Jest! His mother. Fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated. No jeszcze nie musisz tego dźwignie na koniec. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened. Sending an angel down from above to stop his mother's hand. Just like that. O, to nie był angel from above. Hej, super. Co, jeszcze jedna? Nie, bo z tego co wiem, to jest z 9 zakończeń, albo i więcej. Ale okej, no to jest koniec The Binding of Isaac Rebirth. Czemu Rebirth. Obojętnie. Nie, dobra, krytycy. Humorystyczny sposób przedstawione, spoko, zawsze ta kreatywność jest w cenie, zwłaszcza na koniec. Nie, ale ten styl graficzny, te proste kreski mają coś w sobie. Dobra, specjalne podziękowania jest tam dla Piechola, że zagrał? Nie ma. Play the hell out of the original. You unlock the womb. Łono. I challenge 20. Harbingers. Cube of meat. Ogólnie dużo rzeczy odblokowaliśmy. Tylko pytanie, co teraz z tymi rzeczami? Dobra, file 1. Aaaa, proszę bardzo, zmienił się obrazek. Dobrze, dobrze. Okej, okay, new run. Ale też challenge były. Head trauma. Beans. Purysta. Nawet. When life gives you lemons. Nie, dobra, ja bym chciał new run. Coś się zmieni. Mamy... Unlock by having 7 plus hard containers. No nie, niestety tego nie zrobiliśmy. No tutaj było blisko, ale wydawałem. Ale uwaga, win streak 1, nie 18 porażek. Unlock by not picking up hearts for 2 levels. Ej, to jest do zrobienia ewentualnie. A, chyba że level to jest całość. Aha, no to nie, to wtedy nie. Samson, unlock by beating 2 levels without taking damage. Ciężkie bardzo,
Jeżeli levele, to jest cały pasek tam, aż do matki i z powrotem. No nie. Azazel? Deals with the devil. Three deals with the devil in one game. I Łazarz. No i dobra, to może teraz Łazarzem zaczniemy, żeby zobaczyć po prostu, czy coś się zmieniło. Basement 1. No dobra, te byliśmy, tak jesteśmy. Okej, okay, nic specjalnego. Ej, cholera, myślałem, że ta seria będzie troszeczkę dłuższa. No teraz muszę zajrzeć na półkę i spojrzeć po prostu, jakie gry mi jeszcze zostały dla was do nagrania. Ewentualnie. Bo nie śmierdzę ostatnio pieniądzem, nie mam golda, więc GTA Online niestety odpada. PlayStation Plus też nie mam, więc Destiny też odpadło. No ale jest dużo gier singleplayerowych, które nie wymagają przecież posiadania jakiejś tam płatnej subskrypcji. No. I strzała. Ej, to już mieliśmy. Cholera, po raz pierwszy mi się coś autentycznie powtórzyło. No dobra, kochani. Cóż, w tym miejscu kończymy serię chyba z Binding of Isaac, chyba że chcecie, żebym to w kółko przechodził. Co będzie dla mnie zastanawiające, a jednocześnie w sumie nie aż tak bardzo mnie to zdziwi, bo tutaj za każdym przejściem jest co innego. Praktycznie, no choć w sumie to piórko na głowie Łazarza spowodowane wzięciem strzały akurat nie jest nowe, bo to już było, to już widzieliśmy. No ale cała reszta jak najbardziej jest inna i zmieniona. Dobra, to pomieszczenie z chłopcami też widzieliśmy. Co jest nie tak z tą grą po przejściu? No dobra, nie, serio, kochani. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. Bo te mordki się zaraz zdenerwują i zaczną na mnie pluć. Czy płakać, rzewnie, krwistymi czerwonymi łzami. Pozdro, cześć, hej.